Hej, witajcie na kanale Mathmagics. Dzisiaj taki mały jubileusz, odcinek 25. I z tej okazji zapraszam Was na taki odcinek trochę na wesoło, ale również z tej okazji, że u mnie na koledżu trwa akurat teraz sesja egzaminacyjna i muszę projektować te kolokwia, muszę je sprawdzać, muszę się ożywać ze studentami i mam po prostu zawalony tydzień, nie mam czasu nagrywać kolejnego odcinka, dlatego postanowiłem wykorzystać nagrania z poprzednich tygodni, z poprzednich odcinków i pokazać Wam, ile razy się pomyliłem, jakie były takie moje najciekawsze przejęzyczenia, gdyż to jest też częścią tej pracy na planie, więc po angielsku takie momenty nazywamy bloopers, dlatego teraz zapraszam Was na bloopers kanału Mathmagics. I jest tutaj pula. O, taka, dajmy na to pula, jest. Och, rozwinęło mi się jeszcze raz. Ta długość jest niczym innym jak przeciwprostokątną w trójkącie prostokątnym ILH. Przepraszam, jeszcze raz. 0,0005. 0,000. Ups. Potrzebuję 1000 subskrybentów do 1000. Wtedy ja pomnożę tutaj to GH przez 96, no i 153 przez. Powiedziałem 156. Dodać górną i dolną granicę, podzielić przez 2, zobaczymy w jakim, zobaczymy. Eratosthenes był głównym bibliotekarzem. To nie jest jedyna jego. Co również tutaj jest przyjęte, co się dodaje, excuse me. Taki jest błąd, taki jest error. Cały terror rozpętał error. Zmienię 36 stopni oczywiście na. Gdzie to jest? Na. Na radiany. Tutaj jest stacja, gdzie na przykład tankowce spuszczają olej. Puszczają olej. No. Czyli droga po jeziorze 2. Tak. Las Vegas nadaje z Las Vegas. Publikacji dopiero doczekał się Vibrerdort. Publikacji dopiero doczekał się, jak czytamy w polskiej Wikipedii, Vibrerdort. Vibrerort. Wszystko czekało na Willebrorda. I wezmę z tego pochodnią i. Pochodnią? Czy pochodną? Wezmę pochodnią. Czyli Johanna Bernoulliego, który w 1960. Tutaj taką małą piłeczkę. Zobaczymy, czy w ogóle mi się to uda. Będziecie wiedzieli, o co chodzi. O! Ups, jeszcze raz. Ups. Opa. No jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek? Czy jesteście się zaskoczeni? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym, że jakiś punkt na to tą czymś. To. Czy jesteście zaskoczeni, że jakiś tam punkt na toczącym się okręgu zakreślił nasz brachishostochrochron? Punkt na jakimś tam toczącym się okręgu zaznacza nasz brachichroston. Brachistochron. No i jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek? Czy jesteście zaskoczeni, że jakiś tam punkt na toczącym się okręgu zakreślił nasz brachisto. Punkt na jakimś tam toczącym się okręgu zakreśla nasz brachichostron. W kolejnym odcinku zrobimy to kwadraturę kwadrata, kołowanie kwadrata albo kwadraturę koła. A ja już się z Wami żegnam na koniec 20. Który dzisiaj odcinek? Mam nadzieję, że taki odcinek na wesoło Wam się podobał, ale to jeszcze nie koniec, bo koniec 25 odcinka oznacza 25 pompek. Także zaczynam.
A wiecie, ile to jest 5 w kwadracie? 25. Dzięki za oglądanie do samego końca. Trzymajcie się. Cześć.